zarówno przez to, że pamiętacie o naszej historii, o naszej tożsamości, o naszej literaturze, o naszej kulturze. Bardzo się cieszymy, że jesteście tak przyjęci przez waszych mołdawskich współobywateli i że możecie tutaj czuć się jednocześnie jak u siebie w Polsce, kiedy widzę to zdjęcie obrazu Canaletta z Warszawy, z Zamku Królewskiego, że możecie się czuć tutaj jak w Polsce, a jednocześnie być w Mołdawii, u siebie, w swoim kraju. I ta bliskość między Mołdawią i Polską, która jest bliskością historyczną, jest jednocześnie teraźniejszością i myślę, że najlepszą gwarancją, że przyszłość będzie nam wspólna. A powiem więcej, myślę, że możecie być dumni z tego, ile Polska robi dla Mołdawii. Myślę, że to czujecie sami dla siebie. Myślę, że to, co udało nam się już razem z władzami mołdawskimi zrobić, jak choćby likwidacja wiz, co dla was może być rzeczą szczególnie cenną, podróżować do Polski będzie łatwiej. Przylecieliśmy wczoraj pierwszym lotem bezpośrednim z Warszawy, Eurolotu. Będziecie mieli teraz 4 połączenia. Miejmy nadzieję, że znajdą tylu chętnych, więc zapraszam na pokłady samolotów lotu po to, żeby odwiedzać Polskę, bo jesteśmy blisko. Jesteśmy blisko i w sercach, i blisko, ponieważ te kraje są sobie bliskie.